Panie Leszku. Witam Panią, witam. Na, to na które dzisiaj? No Panie Leszku, jak zawsze niezmiennie na trzecie. Tak, na trzecie. Bo na czwarte Pan nie może Pani, wie Pani, że to już jest koniec. Ale się... No z drukarnią. Ale przecież od 10 lat zawsze no jest koniec. No dobrze, ale już dostaliśmy wypowiedzenia. Wypowiedzenia dostaliście? No tak, żartuje Pan przecież. No tak, dostaliśmy wypowiedzenie i koniec z drukarnią. Co tu się dzieje? Jeszcze winda się zepsuła, no kurde. A co będzie w ogóle tutaj z drukarnią, jak to będzie wszystko działać? No ale przecież... Nie no, już koniec, po prostu wszystko zostanie zlikwidowane. Ale my mamy przecież umowy na rok. Znaczy do końca roku. No, ja nie wiem, to nie ze mną, że z prezesem trzeba o tym rozmawiać. Widocznie do wypowiedzenia wszystkim. No gdy ja nie wiem. A jeszcze kurczę, no widzi Pani, winda się zepsuła. No nie chcę. Dobrze, ja pójdę już na pierwszy. No to trudno, no to bardzo. Ale no to widzi Pani, jak to wszystko się zaraz kończy? Ja nawet winda, przepraszam, nawet winda się zepsuła. No dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Drukarnia idzie do likwidacji. Od 10 lat idzie do likwidacji. Ale teraz już naprawdę. Wszyscy ci pracownicy dostali wypowiedzenia. Musimy szukać nowego lokalu. Wiem. Dla nas DHS, rewirowy. Dlatego zacząłem szukać już nowego lokalu. Wiesz co, zabieramy się stąd. Tym bardziej, że znalazłem fajne miejsce. Tak? Już tak szybko znalazłeś? Nie ma co czekać. Jeżeli ten lokal będzie nam odpowiadał, a myślę, że tak, to po prostu nie czekajmy. Najgorsza byłaby ta niepewność, bo mogłoby się nagle okazać, że na przykład, wiesz, z dnia na dzień nie działają windy, bo już nie ma windziarza, nie ma prądu albo nie ma wody. Ta niepewność po prostu byłaby dla nas okropna i by nas trzymała w aktywności tego konfliktu. A po roku to moglibyśmy zgromadzić taką masę konfliktową, że mogłoby to się źle zakończyć. A poza tym, wiesz... Nie chcemy budzić się o 4 rano, nie? I myśleć o tym, co będzie, i mieć jakieś stany lękowe czy depresyjne. Po prostu idźmy stąd. To była krótka, ale bardzo znacząca scenka, której celem jest wyjaśnienie Wam, czym tak naprawdę jest germańska i że germańska jest prawdziwą profilaktyką. To była nasza sytuacja. Z różnych względów życiowych, osobistych znaleźliśmy się w tej drukarni, tam wynajęliśmy lokal. Była to ruina, zrobiliśmy piękny remont i był tam dobry klimat, była tam dobra energia, byliśmy tam szczęśliwi, czuliśmy się wyśmienicie. Co rok zarząd drukarni dawał najemcom umowy do końca roku, na rok, ponieważ nie wiadomo było, co będzie dalej z tą drukarnią i czy nie zostanie ona zlikwidowana. Wszyscy z tego żartowali. Aż któregoś dnia okazało się, że stało się to faktem, że rzeczywiście ta drukarnia szła do likwidacji. Był to dla nas bardzo trudny moment. Przeżyliśmy DHS. Rozpoczęła się reakcja narządowa. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze jaka, mogliśmy tylko podejrzewać. Jesteśmy już mocno wprawieni w analizowaniu swojej sytuacji biologicznej pod kątem germańskiej nowej medycyny. Dlatego było to dla nas jasne, że miał miejsce DHS
i że rozpoczął się program narządowy związany z rewirem. Czyli też i była ograniczona ilość narządów, które mogły zareagować w tym programie i ograniczona ilość chorób, które mogły zaskutkować później. Myślę, że wiele osób jest, czy było w takiej sytuacji. Umowa na rok, a tutaj mamy w zasadzie przełom stycznia-lutego. Dlaczego działać tak szybko? Przecież można spokojnie poczekać na rozwój wypadków. Ale nie ma mowy w takiej sytuacji o tym, żeby spokojnie czekać. Jednak każdy przeżywałby w ten sposób tę sytuację jako zagrożenie o rewir. I nawet jeżeli udałoby się wyprzeć ten strach czy tę reakcję biologiczną, czy też w jakiś sposób zakryć ją logicznymi argumentami, no bo przecież umowa jest do końca roku, jesteśmy bezpieczni, bo przecież zainwestowaliśmy tyle w ten remont, bo przecież działamy, dlaczego mielibyśmy się tak bardzo spieszyć, to ta argumentacja nie jest w stanie wyhamować biologicznej reakcji. Biologiczna reakcja i tak będzie biegła, nawet gdyby ktoś nas chciał przekonać do tego, że to miejsce jest jeszcze bezpieczne, że można tu zostać, gdybyśmy sami próbowali się przekonać. Od momentu wystartowania DHS-u do konfliktolizy, a konfliktolizą w naszym przypadku było znalezienie nowego lokalu, może nawet nie tyle znalezienie, ile podjęcie decyzji o tym, że tak, rzeczywiście przeprowadzamy się, wynajmujemy ten nowy lokal i od kolejnego miesiąca w zasadzie na wariackich papierach jesteśmy już w nowej lokalizacji. Czyli od momentu DHS-u do konfliktolizy minął niecały miesiąc, 3 tygodnie. Gdybyśmy byli dłużej w aktywności tego konfliktu, to znaczy gdybyśmy czekali do końca roku, cały czas bylibyśmy w tym strachu. Cały czas bylibyśmy w mniejszej albo większej intensywności tego konfliktu. I to jest zasadnicza różnica. Dlatego, że w zależności od tego, jaka jest tak zwana masa konfliktowa, a masa konfliktowa jest to iloczyn, umowny iloczyn czasu trwania aktywności tego konfliktu razy intensywność odczuwania, czyli i w zależności od tego, jaka jest masa konfliktowa, zobaczcie, takiej wielkości są wszystkie inne fazy, procesy zdrowienia i kryzys epileptyczny. Przy większej masie konfliktowej, to znaczy w sytuacji, gdy konflikt trwa dłużej i gdy jest bardziej intensywny, wtedy proces zdrowienia, czyli wagotomia, również jest bardziej intensywna i bardziej intensywny jest epikryzys. I to jest to, co możemy nazwać w germańskiej profilaktyką. Wiem, że wystartował ten program, więc podejmuję działanie. Jak najszybciej jest to możliwe, żeby zakończyć aktywność tego konfliktu. Nawet kosztem trudnych sytuacji, które musiałabym załatwić. Muszę wymówić ten lokal. Muszę namówić inne osoby, które też tam w tej lokalizacji były, żeby się przeniosły razem z nami. Muszę podjąć ten trud, żeby jeździć i oglądać te różne lokale. Muszę podjąć decyzje finansowe. Decyzje przede wszystkim też o tym, żeby zostawić to, co było. Ten wkład, który żeśmy tam zrobili. To są decyzje w tej konkretnej sytuacji, ale być może w waszej sytuacji są to zupełnie inne decyzje. Jeżeli złości mnie w mojej pracy szef albo jakiś tam pracownik inny, to ode mnie tylko zależy, ile będzie trwała ta złość. Czy tyle, czy tyle. Ode mnie zależy, czy objawy fazy wagotonicznej, czyli na przykład zapalenia, czy obrzęki będą takie, czy będą takie. W programie utraty rewiru, gdy reaguję naczyniami wieńcowymi, ode mnie zależy, czy będzie taka aktywność konfliktu i taka, a tym samym, czy będzie taki epikryzys, czy taki epikryzys. A w tym programie utraty rewiru jest to bardzo istotne. Tu się rozgrywa to, czy będziemy żyć, ale to zależy za każdym razem od nas. Zobaczcie, jak można porównać efekty długości trwania aktywności konfliktu. Kilka dni, kilka tygodni. W
W moim narządzie ma miejsce taka zmiana. Kilka miesięcy, rok, kilka lat. To jest bardzo istotna różnica. My wiemy w momencie DHS-u, że rozpoczął się proces zmiany w narządzie. Ta zmiana, obojętnie czy to jest ubytek, czy przyrost komórek, będzie musiała zostać zredukowana albo odbudowana w procesie wagotonicznym. I to jest realne wyzwanie, ponieważ dopiero tutaj my odczuwamy jakieś objawy chorobowe. W tym konflikcie akurat, który dotyczył nas, my zareagowaliśmy strachem o rewir. Czyli organy, które tutaj były dotknięte, to były zatoki, krtań i oskrzela. I rzeczywiście w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o przeprowadzce, natychmiast zachorowaliśmy, w cudzysłowie, na zapalenie zatok, zapalenie krtani i zapalenie oskrzeli. Ale teraz, gdzie tutaj jest ta profilaktyka jeszcze dalej? Zobaczcie, zaledwie zakończyło się po kilku tygodniach, po trzech tygodniach aktywności konfliktu, zakończyło się to zapaleniem oskrzeli, zapaleniem krtani i zapaleniem zatok. Ale gdybyśmy byli dłużej w aktywności tego konfliktu, moglibyśmy mieć przewlekłe zapalenie oskrzeli, czy też przewlekłe obturacyjne choroby płuc, zwężenie oskrzeli, realne trudności w oddychaniu, astmę oskrzelową, astmę krtaniową, czy też na przykład kruk, polipy, nowotwór krtani mógłby zostać stwierdzony. To jest istotna różnica. Zapalenie krtani, a nowotwór krtani. Zapalenie krtani, a nowotwór krtani. Ten wybór tak naprawdę zależy od Ciebie. Ale kiedy jest możliwe wykorzystanie germańskiej medycyny jako profilaktyki? Tylko wtedy, kiedy my wiemy, że w naszym organizmie wystartował jakiś proces biologiczny. To znaczy, kiedy potrafimy rozpoznać objawy tego procesu, kiedy potrafimy zorientować się, że miał miejsce DHS i w naszym organizmie rozpoczął bieg sensowny biologiczny specjalny program natury jakiegoś organu. Żeby można było tak działać profilaktycznie, potrzebna jest wiedza na temat germańskiej. I to wiedza ugruntowana pewną praktyką obserwacji przebiegu tych biologicznych procesów na tak zwanych drobnych zachorowaniach. Dołączcie do naszej społeczności. Przyjeżdżajcie na seminaria germańskiej medycyny. Uczcie się germańskiej według zasady 3 razy L. Lifelong learning. To jest nauka przez całe życie. Wymieniajmy się doświadczeniami, uczmy się od siebie, budujmy społeczność osób, które chcą brać swoje życie i zdrowie w swoje ręce i które rozumieją, czym jest profilaktyka i że tak naprawdę każdy z nas decyduje o tym, jaka diagnoza zostanie mu postawiona w przyszłości. Natura chce, żeby każdy z nas żył. Możemy realnie jej wdrożyć.